Słuchajcie, dzisiaj mam dla was bardzo nietypową produkcję. Coś, co było przez was wymagane bardziej niż ice cream. Jest to Night of the Consumers. Cześć, mi drodzy, jestem Dizzy Zoski i dzisiaj będziemy mogli sobie zasymulować prawdziwy Black Friday. Naszym zadaniem będzie pilnowanie tego sklepu oraz obsługa klientów, którzy będą rozsiani po całym sklepie i będą mieli dla nas mnóstwo zadań. A jeżeli ich nie spełnimy, to będą chcieli porozmawiać z kierownikiem. Gra ma w sobie dużo sekretów z tego, co wiem, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej odcinków z tego, to koniecznie w tą godzinę dobijcie do 10 tysięcy w górę, a ja teraz pozwólcie, że zacznę wykładać towar, zanim te bestie wejdą. Zacznijmy. O, to się nie zapowiada zbyt dobrze. Od razu taki vibe, jak u Puppet Combo. Ja już wiem, co tu się święci. Ja już wiem, że to nie będzie zwykły symulator normalnego sklepu, gdzie to jest nasz kierownik. Ale sapie. Słyszycie to? Halo? Ojej! Spóźniłeś się! Nieprawda! Ale skoro już tutaj jesteś nowy, to pozwolę ci mieć odrobinę luzu. Nazywam się menadżer. Pan kierownik. Dla przyjaciół kiero. W takie dni jak ten nie mamy zbyt dużego ruchu, więc możesz dobrze przystosować się do pracy w tym miejscu. Ale pamiętaj, ja mam tutaj reputację do utrzymania. Nie sprawisz chyba, że będę wyglądał jak idiota wśród innych kierowników. To jest najlepszy sklep w mieście. I chciałbym, żeby tak pozostało. Jeżeli którykolwiek z moich lojalnych klientów nie będzie usatysfakcjonowany naszą pracą, to ja się o tym dowiem. A teraz zejdźmy go, pracuje on już u nas od jakiegoś czasu, bardzo lojalny pracownik. Pokażę ci co nieco, dzięki czemu będziemy mogli lepiej się przystosować tutaj do pracy. Ja mam dziwne wrażenie, że to się dla mnie źle skończy jeszcze. O kurde, ale mamy rękę! To co, to wtedy możemy już wyjść, tak? Dobra, nie, to no, trzeba spokojnie tam wejść, zobaczyć, co się dzieje. Ojej! Co jest? Dobra, tu jest tylko wejście dla pracowników, więc klienci tutaj wejść nie mogą. 5 gwiazdek za higienę. To akurat przez nam jest bardzo higieniczne, że dostaliśmy towarem na twarz. Jego mina mówi wiele za siebie. Czy ty nie jesteś pracownikiem miesiąca przypadkiem? Lester? Nie, to nie. Lester dzisiaj chyba nie pracuje. Ty jesteś Jimmy, tak? Nie jesteś na tej tablicy. Nie mogę już tego zjeść. Za mało mi za to płacą. Ci okropni klienci. Nieskończona ilość gówna. Właśnie o gównie mowa. To jest mój limit. Jestem załamany. Słuchaj mnie, teraz wszystko zależy od ciebie. Jeszcze jest mnóstwo pustych szafek, które trzeba zapełnić, półek. Musimy to zrobić zanim zamknie się sklep. Nie chcemy wkurzać naszego kierownika. Weź to. To są wszystkie notki, jakie zrobiłem w trakcie pracy tutaj. Te szybkie triki uratowały mnie. Nie raz, nie dwa. Naciśnij escape, żeby sprawdzić te notki za każdym razem, jeżeli będzie taka potrzeba. Powodzenia. I do cholery jasnej, do piekła z tym miejscem. Wynoszę się stąd. O, to zobaczmy w takim razie, o co tutaj chodzi. Mamy notatki, czyli będę mógł rzucać w klientów towarem. To na pewno zwiększy naszą reputację. Uważaj na dziecko, ukrywaj się w pokojach dla personelu. To może być bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że będę kolejnym pracownikiem miesiąca. A teraz głęboki wdech i dzień dobry państwu w naszym pięknym sklepie. Mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni z mojej obsługi, ponieważ jestem bardzo uśmiechniętym człowiekiem i wszystkim pomogę. Mam takie wrażenie, że wszystkim pomogę. Oni są okropni. Naprawdę, nie. Chyba mamy możliwość teraz rozstawiania towaru, zanim oni wszyscy wejdą, więc na początek trzeba byłoby się udać do kuchni. Kuchnia obok jedzenia. Bardzo możliwe. Nie? O, tutaj chyba zwierzęta sprzedają. No, to chyba nie tego szukamy w tym momencie. Musimy odnaleźć kuchnię. Kuchnia, magazyny. Kuchnia, mamy to. To jest kuchnia. I my musimy to wszystko ręcznie tutaj... O, już się timer nam jakiś włączył. Wszystkie te... noże rodem z mango trzeba tutaj dobrze o! Rozprawić się tutaj z nimi wszystkimi. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Wiecie, co bym to pudło stąd zabrał, żeby nam się niczego więcej. Co jest, typie? Potrzebuję maski! Maski potrzebujesz! Dobra, to będzie na zabawkach, czy na jakichś przebraniach to będzie? Czekajcie, czekajcie. O, potrzebuję jakieś maski, nie mam jaką maskę, może w tym momencie chodzić. Maska, 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 maska. W zabawkach? W zabawkach będzie maska? Alkohol, zwierzęta, health and beauty, maska może być w health and beauty, mam wrażenie. Aaaa, gdzie jest? Toys, toys, tu, 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 nie mamy.
chcę porozmawiać z menadżerem. Gdzie ja mogę znaleźć maskę? Halo, to koniec mojego życia? Fire! Suplex sprintem tutaj! Ale mam pomysł, ale zanim to zrobię, to muszę coś sprawdzić. Bo zauważyliście, że timer się włączył dopiero w momencie, w którym podniosłem pudło? Nie, kiedy rozkładałem towar. A jako, że mam tutaj na przykład gry, to możemy zanieść to na gry i najzwyczajniej w świecie rozejrzeć się, tak żebym wszystko wiedział. Okej, czyli tu jest Halloween. Gdybym chciał maski... Aha. To może ja dopiero to mogę dać, kiedy rozdam towar. O kurde, dobra, to mam taki pomysł, że po prostu sobie te rzeczy poustawiam przy konkretnym towarze, o, w taki sposób. I tak jak tutaj mamy jedzenie dla zwierząt, czyli jednak nie zwierzęta sprzedają, ale samo jedzenie, to sobie zostawimy w alejce z zwierzątkami, pyk. I jak tam sobie wszystko porozstawiam, to prawdopodobnie będę bezpieczny i będę mógł sobie wszystko ładnie tutaj rozpakować, chodząc po prostu pomiędzy alejkami. Następnie co mamy? Pharmacy, okej, dajemy sobie to tutaj, bo rozumiem, że oni potrzebują dosłownie tego towaru, który dopiero rozłożyliśmy, a to może być problematyczne. Jedzenie. I ciekawe, czy każda z tych postaci jest unikalna na tyle, że zawsze można się spodziewać, że chcą tego samego. To będzie na pewno ciekawe. Co jeszcze mamy? Kuchnia jest tutaj. Bingo! Nie rozkładaj jeszcze, bo uwolnisz diabła, synu! A akurat trzeba dobrze zapamiętać, jaka alejka jest do czego, tak żeby pamiętać. Tak sobie tutaj to zostawię, to będzie super. I chyba mamy wszystko opanowane, ale nie mamy kasjerów, to mnie najbardziej martwi w tym momencie. Bo zobaczcie, tu wszędzie, gdzie się dało, to rozłożyłem. Może faktycznie to jest tak zrobione, że mam... Najpierw sobie to wszystko przygotować i poszukać towaru w innych miejscach. Nie, jednak nie. Tutaj mamy... Zabawki? Zabawki chyba były tutaj po prawej. Kurczę, to trzeba wszystko zapamiętać. I wiedzieć na przykład, że maska będzie na Halloween, a nie na zabawkach. I chyba najlepiej byłoby, gdybym nie biegał jak głupi na środku alejki, tylko chodził bokiem, tak żeby mieć właśnie czego możliwość ukrycia się. Halloween. Dobra, jest Halloween. I tu są chyba te maski, tak podejrzewam. To dobrze. Wiecie co, myślę, że możemy spróbować już. Po prostu porozkładam towar wszędzie, gdzie się da. Zauważyliście, że czasami jest tak, że wychodzą po dwa, czasami wychodzą po jeden? A! Szybko, proszę, szybko. Słyszę, jak coś mnie goni już. Okej, mamy jedno z głowy, da, tam ktoś jest. Uczekaj, czekaj! Bezpieczne. Ej! Ostrożnie z tym papierem toaletowym. Są towary pierwszej potrzeby. Trzeba też zapamiętać, co ja tak naprawdę rozkładam, żeby mniej więcej pamiętać. Ojo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 j
Spokojnie. Teraz tak. Ej, ten koleś mi się nie podoba. Dobra. PT Clone Games, dobra, szybko na gry trzeba biegnąć. Szybko na gry. Gdzie były gry? Gry. Dobra, to są gry? Okej. Okay. A! Czyli wystarczyło go tylko tutaj przeprowadzić. Okej. Okay. Kolego, dobra, to ja muszę cię zaprowadzić do alkoholi, tak? Alkoholi. Spodziewajmy się po tej stronie. Tu. Aha, czy jak wejdę w złą alejkę, to mi się pokazuje to czerwone, dobra. Dobra. Tak, tu już jesteśmy. Rozumiem wszystko, co się tylko da. To jest napój dla fajnych dzieci, czyli nie dla mnie. Jeszcze fajnym dzieckiem, przepraszam. Przepraszam, ja muszę iść na przerwę, na siku szybkie, kolego. On tutaj będzie stał, tak? A ta sobie tutaj robi jogging na moim sklepie. Ej, tak mi się zdaje, że oni coś tutaj poknuli dziwnego. Ej, mamy mało czasu na to wszystko. Ona mi tutaj będzie pilnować, tak? Trzeba szybko przejść dalej. Ojej, tam jest ten ziomuś, który ma pojazd nie ułatwiający mi rozgrywki. Ojej, od tego pana też z daleka. Tu szybko te maski. To są te maski, o których chyba mówił wcześniej. Potrzebuję kawy. On musi być w miejscach, w których trzeba być. Magazyny, kuchnia, to będzie tutaj. Okej, okay. Widzieliście, że tam było coś dziwnego? Tam były jakieś zablokowane przejścia, przecież to jest chore, to się dzieje, jest naprawdę chore. O, zmieniła się muzyczka. Potrzebujemy tutaj do it yourself, nie wiem, gdzie to jest.
Dobra, zapałeś mnie, masz mnie. Mazurka chce się ubrać za wiedźmę. Nie musi! Ale musimy przejść tędy. Super, super, przebrała się, fantastycznie. Tutaj mamy kolejną rzecz. Szybko raz, noże. Noże, noże. Mam nadzieję, że żaden z klientów nie będzie potrzebował noży dzisiaj. Okej, okay, załatwione. Coś tutaj? Coś tutaj? Mamy piąteczkę ładną zaliczoną. Ale to było wyczute, nie? Powiedzcie, że nie. No powiedzcie, że nie, po prostu to było super wyczucie. Aha, czyli czas leci chyba tylko wtedy, kiedy jestem. Ale dobra, nieważne. Dobra, on mnie już chyba i tak złapie. Potrzebuję nowego tostera, stary. Nowy toster, nowy toster, nowy toster, nowy toster. Elektryka? Nie, nie na elektryce, chyba to będzie gdzieś dopiero w kuchni. W kuchni. Rozmowa z menadżerem jest bardzo wymagana w tym momencie. Panie menadżerze, czy ja mogę dostać podwyżkę? Fire! Co jest po tej stronie? Jeju, jeszcze wszedłem! O nie, straciłam dziecko! Mieliśmy na dziecko uważać. Co to jest? To jest to? To jest twoje? Zabieraj to ode mnie! Pharmacy, 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 pharmacy. Nie! Pharmacy, i tak tam idziemy. Wie pani co, proszę, za mną. Na pewno nie tutaj, na pewno nie tutaj. Wiecie co, tak mi się zdaje, że im więcej towaru rozłożymy, tym gorzej dla nas. Wtedy są jakoś tacy bardziej zdenerwowani. Chyba na to, że za dużo towaru tutaj mam. Nie mam czasu. Potrzebujesz tostera? Fajnie. Ale ja nie mam dla ciebie tostera, bo skończyły się tostery wczoraj. Nie przyjmuje pani takiej opcji nawet pod uwagę. Trzeba sprawdzić jedną rzecz. To będzie kuchnia? Tak, to była kuchnia, więc wracamy na pharmacy. Szybciutko, szybciutko zajmie któryś teraz zdrowie. No nie wierzę w to, po prostu tak na mnie zniszczy psychicznie. Kolejna para ubrań, tak? Na pewno nie na beauty, pan nie znajdzie tutaj ubrań. Ubrania, bingo. Dziękuję. Mamy tutaj coś innego? Co tu jest? Jedzenie. Excuse me. Dobra, od teraz używam pudeł do atakowania ich. Dusty Throat? Dobrze, Dusty Throat, to tutaj proszę pana. Czy ja dojdę dzisiaj do tego pharmacy? Proszę? O nie, tam jest koleś jakiś. On tam szuka czegoś, co ja muszę tam rozdać. Może pan sobie iść? O, poszedł, dobra, poszedł, szybko. O. Trzeba sprawdzać nazwę produktów, bo naprawdę one mają znaczenie. Napoje. Ojej, on tam jest, on tam mnie szuka. Znowu chce pewnie Dusty Throat usunąć. Drzwi. A czemu nie rzuciłem tym pudłem? Moje wnętrzności są głodne. To musi pan zjeść sobie coś. Polecam serdecznie, jedzenie pomaga zabić apetyt. Ja już wariuję od tej pracy, naprawdę. No nie wierzę w to po prostu. Dlaczego dziecko gubisz? Ej, to dziecko jest straszne. To jest pani dziecko? To fajnie. Jak jeszcze raz pani je zgubi, to dzwonię. Dzwonię. Nie wiem gdzie, ale gdzieś dzwonię. Cyk. Kill them now. Muszę się ich pozbyć. To chyba właśnie o to chodziło temu koleśowi wtedy. Jej, muzyka się zmieniła, więc teraz będzie gorsza. Bo wiecie, co ta muzyka oznacza? Ona oznacza, że oni wszyscy są teraz w takiej ekstazie, są bardzo szczęśliwi, a to oznacza, że będą robili więcej zakupów, jak będą szczęśliwsi, o nie! Jedzenie! Nie, po tej stronie, proszę pana, ty tutaj, tu! Co? Przecież chciał jedzenie. A nie chciał? Na czym ja przy... On chciał jedzenie. Pewnie nie doczytałem tak naprawdę, czego chciał i przez to umarłem. Mam nadzieję, że ci się spodobał. W kolejnym postaram się to przejść. Jako idealna obsługa klienta. Pozwólcie się kolejnym razem. Dajcie mi znać, czy wam się spodobało, bo myślę, że ta gra ma w sobie to coś. To coś po prostu. To coś. Cześć.